Jak widzimy, rośliny rzepaku ozimego są krótko przed kwitnieniem, a w tej fazie realnym zagrożeniem dla tych roślin są choroby grzybowe, szczególnie zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, także czerń krzyżowy. Jako firma BASF mamy na to konkretne rozwiązanie. Jeżeli chcesz je poznać, obserwuj nasze media społecznościowe. Niebawem ukaże się cały materiał opisujący, jak poradzić sobie z tym problemem.